Nigdy nie rozumiałem, dlaczego potrzeby seksualne mężczyzn tak bardzo odbiegają od potrzeb seksualnych kobiet. Wszystkie te gadki o Marsie i Wenus. Nigdy również nie rozumiałem, dlaczego tylko mężczyźni są w stanie myśleć racjonalnie. W zeszłym tygodniu poszedłem z moją żoną do łóżka. Zaczęliśmy się pod kołdrą głaskać i dotykać. Byłem już gorący jak cholera i myślałem, że ona również, ponieważ to, co robiliśmy, miało jednoznaczne podłoże seksualne. Lecz właśnie w tym momencie rzekła do mnie: posłuchaj, nie mam teraz ochoty się kochać. Chcę tylko, żebyś wziął mnie w ramiona. Dobrze? Odpowiedziałem: co? W odpowiedzi usłyszałem: no jak sądzicie, co? To przecież jasne. Ty po prostu nie zdajesz sobie sprawy z emocjonalnych potrzeb kobiet. W końcu zrezygnowałem i skapitulowałem. Nie miałem tej nocy seksu i tak zasnąłem. Następnego dnia poszedłem z żoną do centrum handlowego na zakupy. Patrzyłem na nią, gdy przymierzała 3 piękne, ale bardzo drogie sukienki. Ponieważ nie mogła się zdecydować, powiedziałem jej, żeby wzięła wszystkie 3. Nie wierzyła własnym uszom i zmotywowana przez moje pełne wyrozumiałości słowa, stwierdziła, że do nowych sukienek potrzebuje przecież nowe buty. Zresztą te, które na wystawie oznaczone były ceną 600 zł. No to rzekłem, że oczywiście, ma rację. Następnie przechodziliśmy obok stoiska z biżuterią. Żona podeszła do wystawy i wróciła z diamentową kolią. Gdybyście mogli ją widzieć. Była w niebo wzięta. Prawdopodobnie myślała, że nagle zwariowałem, ale to było dla niej w gruncie rzeczy obojętne. Sądzę, że zniszczyłem wszelkie schematy myślenia filozoficznego, na których się do tej pory opierała. Gdy po raz kolejny powiedziałem: tak, i dodałem: piękna kolia. Teraz była wręcz seksualnie podniecona. Ludzie, jej twarz wyrażała tyle uczuć, musielibyście to widzieć. W tym momencie powiedziała ze swoim najpiękniejszym uśmieszkiem: chodź, pójdziemy do kasy zapłacić. Trudno mi było nie wybuchnąć śmiechem, gdy jej odpowiedziałem: nie, kochanie, nie mam teraz ochoty tego wszystkiego kupować. Jej twarz zbladła jak ściana, a jeszcze bardziej, gdy dodałem: mam tylko ochotę na to, żebyś mnie wzięła w ramiona. Gdy wściekłość i nienawiść już prawie pękła, wbiłem ostatni gwóźdź. Ty po prostu nie zdajesz sobie sprawy z finansowych możliwości mężczyzn. Sądzę, że nie będziemy uprawiali seksu przez najbliższe 50 lat.